Witam gorąco i bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Zaczynamy standardowo, ponieważ kolejne norweskie gminy wprowadzają nowe, stare obostrzenia covidowe. Gminy Ulesund, Sula, Giske czy kilka gmin z rejonu Grenland wprowadza nowe, stare obostrzenia. Nowe, stare, ponieważ znowu nie będzie można kupić alkoholu w barze czy w restauracji, nie będzie można pójść na siłownię, do kina, do teatru czy do muzeum, uczelnie zostaną pozamykane i władze gminy proszą również, żeby w miarę możliwości przenieść pracę w tak zwany tryb zdalny. A teraz coś, na co każdy w zaciszu swojego domu czy mieszkania czekał z utęsknieniem. Specjalna oferta dla Polaków w Norwegii od Maiko. 50% zniżki na połączenia bez limitu z Norwegii do Polski oraz zniżka na dane mobilne. Co ważne, promocja obowiązuje nie tylko na połączenia z Norwegii do Polski, ale również na połączenia do Unii Europejskiej. Także teraz możesz na spokojnie zadzwonić do swojego ciotecznego kuzyna z Holandii, do którego tak naprawdę nigdy nie dzwoniłeś, bo go nigdy nie lubiłeś, a teraz możesz zadzwonić, bo jest tanio. I teraz otrzymujesz pakiet 30 GB danych i nielimitowane połączenia. Nie za 600 koron, jak było do tej pory, ale za 300. Także jak to mówią profesorowie z Yale, opłaca się. A teraz wchodzimy jeszcze głębiej w norweską ziemię, a konkretnie pod wodę i wynurzamy się w zachodniej Norwegii w okolicach półwyspu Stad, gdzie powstanie pierwszy na świecie tunel dla statków. Konkretny kawał dłubaniny, ponieważ tunel będzie miał 1,7 km długości, 26,5 metra szerokości i 37 metrów wysokości. Czyli naprawdę dużo dłubania, ponieważ jego łączny koszt szacowany jest na 2,8 miliarda koron. Już niedługo rozpocznie się proces nabywania nieruchomości w tym rejonie, także jeżeli znacie kogoś z tej okolicy, to może szybki ślub. Opłaci się. A już w pełni poważnie mówiąc, tunel połączy Morze Norweskie z Morzem Północnym, omijając rejon, w którym jest bardzo dużo sztormów. I tunel, jego powstanie, przewidywane jest na przełom 2025 i 2026 roku. Trzymamy kciuki. Świat się szczepi, Polska się szczepi, Norwegia też się szczepi i czasami przy tych akcjach wychodzą różne dziwne sytuacje, takie jak na przykład kupienie respiratorów od handlarza bronią, czy zaszczepienie się celebrytów poza kolejnością. Nie inaczej jest w Norwegii, a konkretnie w Oslo, a jeszcze konkretniej w największym szpitalu w Norwegii, szpitalu uniwersyteckim w Oslo właśnie, gdzie według danych, do których dotarł m.in. dziennik Dagbladet, wynika, że zdecydowanie więcej zaszczepionych zostało w tym szpitalu osób z kadry zarządzającej i administracji niż osób, które rzeczywiście pracują z pacjentami. Na chwilę obecną aż 6 razy więcej. Oczywiście te liczby i proporcje pochodzą sprzed kilku dni, także trochę się zmieniły, ale można śmiało przyjąć tezę, że być może zarządza tam Jacek Sasin. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego wtorkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć!